Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na wstępie serdecznie dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom, a zwłaszcza mecenasowi panu Pysiowi. To dzięki wam ten podcast się ukazuje. To wasze wsparcie przesądza o tym, że mogę go nagrywać w jako takiej, moim zdaniem, dobrej jakości audio oraz wideo. Serdecznie wam za to dziękuję. Gdyby ktoś z państwa chciał dołączyć do tego grona moich patronów, patronek, mecenasów, mecenasek, zapraszam na mojego Patronite'a. A dzisiaj kontynuujemy troszeczkę takie popkulturowe spojrzenie na energetykę. Otóż będziemy się zastanawiać, dlaczego w współczesnej kulturze, we współczesnym filmie, literaturze, czy szeroko pojętej właśnie kulturze, tak mało jest energii. Dlaczego tak mało mówi się w książkach czy filmach o surowcach energetycznych, tak rzadko się je przedstawia i na przykład bohaterowie filmów drogi nie zatrzymują się po to, żeby zatankować samochody, albo zatrzymują się bardzo rzadko. Dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika i jakie są te interpretacje oraz reprezentacje energii w różnych tekstach kultury, o tym porozmawiam z panią Moniką Lubińską, która zajmuje się naukowo tym właśnie tematem, jest badaczką z takiego pola Energy Humanities. Bardzo zapraszam państwa do rozmowy. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce. A razem ze mną już pani Monika Lubińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani autorką prac, które analizują to, jak energetyka, surowce energetyczne, paliwa są przedstawiane w popkulturze, więc chciałbym zapytać, czy uważa pani, że energii w popkulturze jakoś brakuje? To znaczy, czy popkultura nie dostrzega obecności surowców energetycznych czy paliw w swoich tekstach? Tutaj może bym zaczęła od tego, że energia jest w ogóle zagadnieniem bardzo takim kłopotliwym i pełnym paradoksów, bo z jednej strony całkowicie warunkuje nasze możliwości w ogóle uczestniczenia w kulturze i jej tworzenia, ale nie tylko w kulturze, bo w ogóle odpowiada za wszelkie nasze działania od jakichś codziennych czynności po kształtowanie globalnej geopolityki. A z drugiej strony faktycznie jest zagadnieniem takim dosyć utajonym w kulturze, jednocześnie ją kształtując. I oczywiście nie można powiedzieć, że całkowicie jest jakoś pominięta, bo te reprezentacje się zdarzają, ale ten kontrast między tym, za co ta energia odpowiada, a na ile o niej mówimy i myślimy, i na ile ją sobie uwidaczniamy, no jest dość znaczący na pewno. To w takim razie, co widzi popkultura, jeżeli chodzi o energetykę, a czego nie widzi? Ja tutaj nie jestem może specjalistką stricte od samej popkultury, bo też bardziej się zajmuję, powiedzmy, literaturoznawstwem i sztuką, ale jeśli przyjrzymy się, jeśli wziąć pod uwagę samą popkulturę współczesną, czyli powiedzmy, że może wciąż tym głównym medium byłoby amerykańskie kino, no to będziemy mieli tu parę reprezentacji znaczących też konkretnych źródeł energii, bo jednak raczej jeśli trzymać się tych współczesnych kontekstów, myślę, że byłaby to ropa naftowa czy energia atomowa. No i jeśli chodzi o ropę, ona często bardziej by się pojawiała od tych początków popkulturowych w westernach czy różnego rodzaju takich na przykład szpiegowskich czy przygodowych opowieściach. Z takich poważniejszych czy bardziej jakby krytycznych reprezentacji, no mielibyśmy tu filmy też zresztą bazujące na literaturze, czyli na przykład bardzo ważna produkcja Aż poleje się krew, czy na przykład ostatnio bardzo świeży film Czas krwawego księżyca, które no, widzą jakby w pewnych kontekstach no, to, co najważniejsze i to, z czym najmniej pewnie się chcemy konfrontować, czyli tą historię ropy jako historię takiego kapitalistycznego wyzysku, jako historię śmierci robotników na przykład, jako historię wyzysku rdzennych mieszkańców
Ameryki Północnej, czy to, jakie wartości ropa nam kultury wprowadza, jaki światopogląd, czyli raczej byłoby to odejście od jakiegoś rodzaju kolektywizmu czy zbiorowych tożsamości do indywidualizmu i konsumpcjonizmu i takich historii wzbogacania się zysków. I tych reprezentacji mielibyśmy kilka. No i popkulturowo myślę, że ostatnio też na przykład na fali Oppenheimera energia jądrowa też by się pokazywała, chociaż raczej w takich kontekstach, które ogólnie popkultura, na przykład kino lubi, czyli raczej różnego rodzaju też katastroficznych czy militarnych kontekstach, tak? Wydaje mi się, że energia atomowa nie, przynajmniej ja teraz nie kojarzę takich reprezentacji, które by ukazywały ją jako jakieś bezpieczne i obiecujące źródło energii, tylko tutaj też mamy zresztą kultowy, popkulturowy motyw Godzilli, tak? Który by nam uruchamiał wszystkie te, czy zawierał wszystkie te lęki związane z tą formą energii, ale też może w Polsce jeszcze tego nie widać, czy w kinie takim globalnym, energia słoneczna też zbiera swoją coraz większą reprezentację, może raczej w jeszcze literaturze na przykład anglosaskiej, tam nurtów i podgatunków science fiction czy solar punku, który jeszcze nie jest i możliwe, że nie będzie jakimś bardzo popularnym nurtem kulturowym ze względu na swoje różne gatunkowe cechy, ale też jest, no i też jest ta reprezentacja coraz większa i jest też mocno świadoma, nieraz właśnie widząca to, jakie obietnice, jakie nadzieje projektujemy na te energie odnawialne, a jakie ograniczenia możemy napotkać. Więc może być tych reprezentacji całkiem sporo. To z tego, co pani mówi, wysuwa się taki wniosek, przynajmniej tak to odbieram, że ta energia, którą już niejako okiełznaliśmy, czyli na przykład energia zawarta w ropie naftowej albo energia zawarta w atomie, jest wizualizowana przez popkulturę, czy mówiąc szerzej, kulturę współczesną jako coś w rodzaju naszych grzechów głównych. Ropa to chciwość, atom to gniew i pytanie, czy to po prostu nie jest też troszeczkę spłycenie tematu energii i pozostawienie jej jako takich figur właściwych ludziom. Gdzieś tam przelewamy część naszych osobowości czy naszych wad charakterów na energię, która no de facto jest neutralna, może służyć czemuś dobremu, ale może być też wykorzystana do celów szczytnych. Natomiast chciałbym zapytać jeszcze o ten główny wątek, czyli właśnie takie taką, może powiedzmy, zbyt skromną reprezentację energii w światowej kulturze. Czy to nie wynika trochę z faktu, że my przyzwyczailiśmy się do myślenia o energii jako czymś pewnym, zagwarantowanym, czymś dostępnym, więc dlatego tego nie zauważamy? Tak, zdecydowanie tak jest i najczęściej te konteksty, w których energia bardzo się uwidacznia, to są konteksty kryzysów, a ogólnie właśnie ten brak czy jakaś ograniczona w pewnym sensie reprezentacja właśnie wynika z tego, że funkcjonuje coś takiego jak taki właśnie przywilej, zwłaszcza dotyczący krajów zachodnich, właśnie brania tej energii za pewnik i niewidzenia jej, zwłaszcza właśnie wtedy i w takich kontekstach, w takich czasach i miejscach, kiedy jest jej pod dostatkiem i funduje nam rozwój gospodarczy. Więc tutaj właśnie może jako anegdotę ją przywołała, że w badaniach humanistycznych nad energią anglosaskich, konkretnie w badaniach petrokulturowych, czyli właśnie nad tym znaczeniem ropy naftowej,
autorzy wychodzili od takiej obserwacji tego, że w amerykańskiej literaturze powojennej, gdzie właśnie ropa odpowiadała za bardzo prężny taki rozwój gospodarczy i dobrobyt, i mobilność, jednocześnie brakowało takiej dużej opowieści, jakiejś narracji literackiej o tym surowcu. W zasadzie był to temat przemilczany, kiedy jednocześnie tam funkcjonowała i dość był popularna taka forma jak powieść drogi, gdzie młodzi bohaterowie zbuntowani przemierzali Stany Zjednoczone swoimi samochodami. I właśnie nas badaczek przeanalizowała i zobaczyła to, że praktycznie nie pojawiają się motywy tankowania tych samochodów, a na pewno przejmowania się, nie wiem, cenami paliw. No i właśnie wynika to z tego, co ta niewidoczność, że po prostu to są dzisiejsze zmartwienia, a nie na wtedy, kiedy właśnie tej energii było dostatkiem, była tania, mieliśmy pierwsze amerykańskie samochody i tą mobilność. I raczej właśnie to pokazywało ten kontrast, że te zmartwienia i tematy pojawiają się w momentach jakichś kryzysowych. Tak, tutaj właśnie w tych latach, powiedzmy, takiego amerykańskiego złotej dekady lat 50., no to ropa była prawie tak tania jak woda, więc spalanie 100 na 100 nie było dla nikogo problemem. I z tego też względu potem wziął się kryzys naftowy, który uderzył bardzo mocno w amerykańską gospodarkę, kiedy te stosunki cenowe się zmieniły. Natomiast kontynuując właśnie wątek ropy naftowej, bo to jest bardzo ciekawy surowiec energetyczny, jak wobec tego patrzeć na takie produkcje jak Mad Max, które no, traktują ropę naftową trochę jako coś, co jest synonimem pewnej wojny, pewnego upadku ludzkości, takiego reliktu może czasów, kiedy byliśmy świetni, a teraz jednak jesteśmy grupą zdziczałych półzwierząt walczących o te ostatki cywilizacji właśnie w postaci ropy naftowej. Coś podobnego jest też w Wodnym Świecie, gdzie jedna z frakcji tego filmu właśnie pływa na tankowcu, który zresztą jest prawdopodobnie nawiązaniem do Exxona Valdeza, czyli statku, który się rozbił u wybrzeży Alaski. Jak w takim wypadku traktować właśnie ropę pod tym kątem? No, myślę, że to było związane właśnie z też tymi produkcjami, które poprzednio przywołałam. Akurat muszę się przyznać, że Mad Maxem z tym się nie zajmowałam i nawet już teraz ledwo pamiętam, więc tutaj nie będę jakoś specjalnie głęboko w ten temat wchodzić, ale na pewno widać też po tej popkulturze, jak się zmieniał wizerunek. Znaczy w ogóle traktowanie i postrzeganie ropy i też wizerunek właśnie samego przemysłu naftowego, tak? Czyli tutaj w samym XX wieku jakby widać było już całe spektrum tych relacji naszych z ropą, problemów i tego, jak to wszystko się zmieniało i na pewno to w popkulturze też miało swoje odzwierciedlenie, bo tutaj przeszliśmy bardzo gwałtownie od właśnie takiego amerykańskiego snu, czy właśnie takiego bardzo prężnego wzrostu gospodarczego, bogactwa i właśnie dostępu do tej taniej energii, która nam zapewniała cały ten taki rozwój kulturowy i gospodarczy, do warunków kryzysu i do uświadomienia sobie, że nie tylko ropa może dawać nam wolność i mobilność, ale także zależności międzynarodowe i portowe, które mogą właśnie być po prostu bardzo łatwo wykorzystane jako broń też w konfliktach międzynarodowych. Więc no tutaj te zmiany są takie bardzo
radykalne i też one mają po prostu swoje odzwierciedlenie w takich opowieściach. No i też możemy łatwo jakby, znaczy dość oczywistą taką konotacją jest taka symbol tej ropy jako pewnego rodzaju takiej też nostalgii za utraconą jakąś taką właśnie kulturową potęgą, która się obraca właśnie w jakąś taką bardziej katastroficzne konteksty. A czy są teksty kultury popularnej czy kultury współczesnej, które traktują energię w taki należyty sposób, skupiają się na nią, na niej, dobrze ją pokazują, szeroko ją analizują, nie wypierają jej poza widzialny nawias przedstawianego świata? Czy są takie teksty w kulturze współczesnej? Na pewno, jeśli są, to jest ich bardzo niewiele, bym powiedziała. I jednak one tutaj, te wątki muszą być po prostu wcielone w konkretne schematy fabularne, które się rządzą swoimi prawami i dowartościowują na przykład konflikty czy katastrofizmy, czy raczej różne tego rodzaju wątki, ale na pewno jest ich jakby coraz więcej. Jeśli chodzi o ropę, to jednak takim tym kultowym i myślę, że dość ważną reprezentacją by było ten film Aż poleje się krew, zresztą oparty na powieści Uptona Sinclaira z 1926 roku, który też bardzo mocno się w swoim pisarstwie energią zajmował, ale w ciekawy też sposób na przykład te tematy wchodzą do gier wideo gdzieś powoli. Na przykład tutaj ciekawym przykładem byłoby też z kolei westernowa gra Red Dead Redemption 2, gdzie pojawiają się te wątki paliwowe i w różnych kontekstach. Z jednej strony mamy na przykład taką westernową historię związaną właśnie z konfliktem i wyzyskiem rdzennych mieszkańców Ameryki, ale też w ciekawy sposób bardzo przychodzą te wątki energetyczne w takich z jednej strony w ogóle grafika tak się polepsza, że jakby widać każde możliwe zanieczyszczenia powietrza, bohater wjeżdża do jakichś bardziej przemysłowych terenów, do kaszle i dychać, widać gdzieś właśnie raczej może nie w głównych wątkach, ale w takiej eksploracji tego świata, która jest bardziej subtelna, ale jednak no, bardzo uderzająca. Te ślady takiej też eksploatacji środowiska i właśnie, nie wiem, spalania węgla, czy widać ją gdzieś przechodząc jakieś zrobione ręcznie nagrobki niewolników pracujących tam przy budowie kolei, jakieś martwe zwierzęta z powodu zanieczyszczeń, jest postać jakiegoś takiego szalonego naukowca, który ostrzega przed zagrożeniami klimatycznymi związanymi z spalaniem ropy. I to właśnie w takiej produkcji, która ogólnie nie jest jakąś, nie wiem, na pewno zaangażowaną klimatyczną, jakąś edukacyjną no, produkcją, ale no, kompletnie widać jakąś taką zmianę w naszym w ogóle postrzeganiu i tych tematów i bardzo one ciekawie się właśnie uwidaczniają. No, myślę, że takim ciekawym też przypadkiem tutaj jest sam solar punk, czyli taki podgatunek science fiction, który się skupia, no, główną jego inspiracją jest energia słoneczna, która i tworzy on, znaczy w ramach tego gatunku tworzone są pozytywne takie wizje przyszłości, nie katastroficzne, w których właśnie transformacja energetyczna i jakby pomyślnie w tym kontekstach została przeprowadzona. No i są taką kontrastem dla tej wszechogarniającej naszą popkulturę dystopii. Tylko właśnie tutaj widać na tym
Na przykładzie Cyberpunku problem właśnie w takim traktowaniu energii jako głównego tematu fikcji czy kultury, ponieważ tutaj właśnie jest to taki gatunek, który często lubimy go krytykować jako, nie wiem, nudny czy naiwny, przez to, że właśnie, tak jak mówiłam, są te schematy fabularne, którym nasze opowieści są podporządkowywane, czyli chociażby konflikty czy różnego rodzaju zagrożenia, ale jeśli mamy ten gatunek, który chce wprowadzać nam wątki jakiejś współpracy harmonijnej czy kolektywizmu i różnego rodzaju pokojowych rozwiązań, chociaż jest to pewne uproszczenie, no to tworzy on historie, które właśnie mają bardzo taki niewielki potencjał, jak na razie przynajmniej to widać już od wielu lat, właśnie przebicia się do właśnie tej popkultury takiej dominującej, więc jest tu dużo wyzwań. Pokój jest nudny, wojna jest ciekawa i to jest też chyba trochę taka recenzja naszej powości zbiorowej jako ludzi. Natomiast pani wspomniała o science fiction pod kątem solarpunka. To jest dla mnie też w ogóle niesamowite. Ja się zacząłem interesować energetyką przez science fiction i na przykład skala cywilizacji Kardaszewa. To jest de facto skala transformacji energetycznej. To jest pokazanie, jak możemy wykorzystywać energię i na tym podstawie recenzowanie w ludzkości jako takiej. Wątek gier i energii w grach to jest temat na oddzielną dyskusję. To ja jestem fanem na przykład energii w seriach GTA, gdzie mogłem sobie zwiedzać farmy wiatrowe. W cyberpunku są elementy na przykład właśnie farm fotowoltaicznych czy wiatraków. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o gry, to tam jest bardzo, bardzo wiele ciekawych wątków, które też myślę, że trzeba będzie kiedyś na falach elektryfikacji poruszyć, ale przyszedłbym teraz do trochę tego, czego zaczęliśmy, do właśnie recenzji ludzi jako takich powiedzmy zwierząt myślących i naszej osobowości, i wojen, które prowadzimy, i zmagań, bo energetyka, energia jako taka jest często przyczyną wojny, w sensie może jedną z przyczyn wojny, tu Wacław Smil myślę, że ze mną nie zgodził chyba do końca, albo jest jednym z elementów, który rodzi konflikt, który jest przedmiotem zmagań geopolitycznych w naszej części Europy. Widać to bardzo dobrze. W każdym razie energetyka bardzo mocno zajmuje polityków i dlaczego wobec tego nasza kultura tego nie oddaje? Bo my mamy bardzo dużo treści kulturowych, które są nawiązaniem do takich gier politycznych. Lubimy to oglądać, lubimy na przykład serię House of Cards, która pokazuje, jak tworzy się władza. A czemu energia w takich kontekstach nie jest właśnie odpowiednio pokazywana i w jakiś sposób prezentowana tak szeroko w kulturze? To dla mnie, a tutaj nie wiem, czy niektórzy pewnie by się ze mną nie zgodzili, ale takim przykładem, który pokazywał mocno to przyczyny jest właśnie tej takiej niewidoczności, tego kontrastu. Widać to dobrze na przykładzie książki Andrzeja Krajewskiego Krew cywilizacji, biografia ropy naftowej, gdzie właśnie no tutaj widać jakby cały ten paradoks. Oczywiście on nie pisze wprost o tym, dlaczego po kulturze ropa nie jest reprezentowana, ale tak naprawdę... Proszę mówić, jak to jest ta książka, tak. Mam ją, się tylko pochwali. Tak, tak. Jak tą książkę się czyta i skonfrontuje się z tytułem, gdzie mamy biografię ropy naftowej, a w treści tej książki w zasadzie tej ropy naftowej nie ma. To jest biografia i historia właśnie geopolityki, konfliktów XX wieku i biografia raczej już nawet polityków najwyższego szczebla krajów anglosaskich, którzy ich rozgrywek o tę ropę, które z jednej strony jakby dotykają oczywiście szerszą społeczność w taki dość drastyczny sposób, nieraz jak w przypadku właśnie kryzysu naftowego 73 roku, ale z drugiej strony też są w pewien sposób utajone. No i właśnie ropa
sama w sobie jako ten surowiec, ogólnie się w nich nie pojawia, tak? To są i sporo takich właśnie jest przykładów popkulturowych, jakichś filmów, gdzie ropa pojawia się jako temat jakichś rozgrywek, ale jest materią, z którą w ogóle się nie konfrontujemy jako ci odbiorcy i czasem trudno te wszystkie zależności po prostu zrozumieć. A z drugiej strony właśnie biorąc pod uwagę te przykłady takie właśnie jak Aż poleje się krew czy Czas krwawego księżyca, to one przywołując te przemiany kulturowe, które sobie zafundowaliśmy z pomocą ropy, no pokazuje rzeczy, z którymi możemy w ogóle nie chcieć się konfrontować i które są trudne, nieprzyjemne i raczej nie będą specjalną rozrywką na pewno. A właśnie jeśli wrócić do tych bardziej rozrywkowych form, właśnie westernowo-szpiegowskich, no to ta reprezentacja właśnie jest taka skomplikowana, że ta ropa jest tematem rozgrywek między jakimiś bohaterami, ale w zasadzie nie możemy się z nim jakoś skonfrontować jako odbiorcy i trudno może być zrozumieć te zależności, więc możliwe, że to jest jakiegoś rodzaju przyczyną. A to zapytam teraz w ten sposób. Czy jest szansa, że w niedługim czasie to się zmieni i czeka nas wysyp treści kulturowych związanych z energią i z transformacją energetyczną i z tymi nowymi formami pozyskiwania energii, bo rozpoczyna się transformacja, nazwijmy to proklimatyczna, która jest ukierunkowana na walkę ze zmianą klimatu. I czy przez to, że jest w w tym momencie jeden z głównych, albo może nawet główny motor rozwoju światowej gospodarki, czy nie przeleje się to na kulturę, na popkulturę, czy nie czeka nas właśnie taka powiedzmy inwazja kulturowa wynikająca z tego, że tak dużo się teraz będzie działo, jeżeli chodzi o nasze sposoby obchodzenia się z energią? Oczywiście, że tak i że to już się dzieje w bardzo dużym stopniu, tylko że może w Polsce tak bardzo tego nie widać, czy w jakimś takim globalnym, nie wiem, amerykańskim kinie i największych produkcjach oscarowych, ale to oczywiście już się dzieje. Może Solarpunk to by nie był jakimś bardzo, bardzo dobrym przykładem, ale jest szerszy właśnie reprezentacja tych wątków, takie jak climate fiction, czy cli-fi i różnego rodzaju właśnie podgatunków science fiction, i właśnie takich spekulacyjnych, konkretnie związanych z klimatem i transformacją energetyczną. Takim pisarzem sobie przykładowym by mógł być Kim Stanley Robinson. Po prostu są pozycje, które jeszcze no, do Polski będą pewnie napływać w kolejnych latach. Zresztą tutaj nie mamy takiej właśnie może tradycji takiego myślenia spekulacyjnego. To się dzieje mocno na Zachodzie, a tutaj myślę, że będzie po prostu napływać będzie coraz widoczne w kolejnych latach. Też w sztuce się bardzo dużo dzieje pod tym kątem i nie tylko, bo w Austrii w Linzu jest co roku festiwal Ars Electronica, który zbiera reprezentacje z całego świata sztuki i różnego rodzaju projektów na styku sztuki, nauki, technologii, które właśnie dotyczą bardzo często w ostatnich latach co roku też transformacji energetycznej i to będzie takie miejsce, które też bardzo polecam pod względem właśnie tego zobaczenia, że ten wysyp i ta zmiana, bardzo duże myślenie kulturowe już się dzieje w bardzo wielu miejscach. Po prostu może tutaj jeszcze nie mamy takiej możliwości się z tym konfrontować, ale na pewno już trwa i na pewno będzie coraz bardziej widoczny.
Tak, to też mam taką nadzieję, bo trochę mam wrażenie, że tego brakuje. To znaczy, jeżeli spojrzymy na przykład na polską kulturę, to w czasach socrealizmu mieliśmy bardzo obfitą, mam wrażenie, reprezentację na przykład treści dotyczących górnictwa węgla kamiennego. I górnicy byli pokazywani też na przykład w architekturze, bardzo wielu, w, powiedzmy, kategoriach sztuki, a tutaj też by się to przydało pod kątem takiego oswojenia ludzi z transformacją energetyczną jako taką, więc mam nadzieję, że takie treści będą się pojawiały. Dla mnie takim symbolem pewnego rodzaju kulturowej transformacji są klocki Lego, bo tam zarzucono produkcję zestawów z firmą Octan, która była taką firmą stworzoną przez Lego jako właściciel ich stacji benzynowych, w sensie tych klocków, tak? I teraz są na przykład zestawy z samochodami elektrycznymi. Super sprawa. Są też wiatraki na przykład. Dla każdego coś miłego, czekam na reaktor z klocków Lego. W każdym razie bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem była pani Monika Lubińska. Jeżeli kogoś interesuje temat popkulturowego czy kulturowego zaprezentowania energetyki i energii jako takiej, odsyłam do publikacji pani Moniki. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Szanowni Państwo, nie wiem jak Państwo, ale ja po tym odcinku mam troszeczkę inne spojrzenie na teksty kultury, mam trochę inne spojrzenie na filmy, które oglądam, czy seriale, czy też książki, które czytam albo słucham w formie audiobooków. Ja troszeczkę już teraz inaczej patrzę na te dzieła, patrzę doszukując się jeszcze bardziej niż poprzednio energetyki, albo w zasadzie pytając o to, dlaczego tej energetyki tam nie ma. Mam nadzieję, że również Państwo wychodzą teraz z podobnego punktu widzenia. Jeżeli podoba się Państwu to takie bardziej humanistyczne wejrzenie w energetykę, jeżeli chcieliby Państwo, żebym jakoś poszerzył w swój podcast o materiały dotyczące właśnie takiego Energy Humanities, dajcie znać w komentarzu, powiedzcie, co o tym sądzicie, a ja postaram się do tego dostosować. A jeżeli chcielibyście Państwo przy tym mnie wesprzeć, to zapraszam na mojego Patronite'a i jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim moim patronkom, patronom, a zwłaszcza mecenasowi panu Pysiowi. Kłaniam się nisko. A teraz już dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Elektryfikacji. To była Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.